Zadanie. W układzie współrzędnych punkty przecięcia prostych x równa się 2, x równa się minus 2, y równa się 3, y równa się minus 3 wyznaczają wierzchołki prostokąta. Prawdziwe jest zdanie. No i właśnie, tutaj należy najpierw zrobić rysunek, a dopiero później obliczać pole, obwód i tak dalej. Więc wykonajmy rysunek układów współrzędnych. Dalej zaznaczmy prostą o równaniu x równa się 2. Prosta x o równaniu 2 jest to prosta pionowa przechodząca przez dwójeczkę na osi x-ów. X równa się 2. X równa się minus 2, to myślę, że nie trudno zauważyć, jest to prosta pionowa przechodząca przez minus dwójeczkę. Y równa się 3, to jest prosta pozioma przechodząca przez trójeczkę na y-kach. Y równa się minus 3, mamy tutaj z kolei w tym miejscu prostą poziomą. Widzimy, że bok pionowy jest równy 6 jednostek, bok poziomy jest równy 4 jednostki, więc pole naszego prostokąta jest równe 4 razy 6, 24 jednostki kwadratowe. Dlatego tutaj napiszemy odpowiedź nie, pole nie jest równe 6. Teraz obliczmy obwód. Obwód naszego prostokąta to są dwie czwóreczki plus dwie szóstki. Wymnażamy 2 razy 4 to 8 plus 12. Mamy 20 jednostek. Obwód tego prostokąta wynosi 20. Piszemy tak. Punkt C. Osią symetrii tego prostokąta jest prosta o równaniu y równa się x. Mam nadzieję, że miałeś funkcję. Jeżeli nie, to chciałbym narysować właśnie wykres takiej funkcji. Jest to dosyć prosty wykres. Robi się taką tabelkę x, y. Do tabelki wstawiasz trzy dowolne x i lepiej minus 1, 0, 1, ale mógłbyś tutaj wstawić inne dowolne liczby. Jeżeli w miejsce x wstawisz minus 1, otrzymasz y równa się minus 1. Czyli minus 1 można tutaj wstawić do wzoru. W miejsce x, jak wstawisz 0, otrzymasz y równa się 0. Jeżeli w miejsce x wstawisz 1, otrzymasz y równa się 1. W tym momencie uzyskaliśmy 3 punkty, które należy zaznaczyć w układzie współrzędnych. W tym momencie zaznaczmy punkcik minus 1, minus 1. Tutaj 0, 0. Początek układów współrzędnych i 1, 1. Otrzymane 3 punkty łączymy prostą. I zastanawiamy się, czy jest to oś symetrii tego prostokąta. Jeżeli miałbyś ten prostokąt narysowany mokrym czerwonym tuszem i zgiąłbyś kartkę wzdłuż niebieskiej prostej, to czy ten prostokąt po złożeniu i po rozłożeniu najdzie sam na siebie, czy może coś innego powstanie tutaj na tej kartce? Widzimy, że ten prostokąt nie najdzie po rozłożeniu sam na siebie, więc tutaj ta prosta nie jest osią symetrii. W prostokącie mamy pionową oś symetrii i poziomą oś symetrii. Tak naprawdę osie układów współrzędnych są osiami symetrii tego prostokąta. W podpunkcie C piszemy więc odpowiedź nie.